prawo? Wyjdziemy tam. Tędy, tak? Rzeczy codziennego użytku. Odkurzacz to jest? Atom. Atom czeskiej firmy Atom. A to co to jest za urządzenie? A to jest znowu urządzenie do odwirowywania, czyli pralka. I to jest Miele. Urządzenie, które byśmy dzisiaj powiedzieli, że to jest urządzenie do uprawiania fitnessu. Powiem, odpowiednią trudność tutaj się programowało i można było obracać właśnie ręką i ćwiczyć mięśnie. I urządzenie do ostrzenia noży. Ale ogromne. I czyszczenia noży, bo noże rdzewiały i trzeba je było bardzo często czyścić. Tym urządzeniem właśnie, tak. Przedziwnym. No i wędrujemy dalej. Gdzie jeszcze teraz pójdziemy? Teraz wejdziemy na amfiladę pomieszczeń pierwszego piętra. To idziemy na pierwsze piętro. No i jesteśmy w kolejnej sali. Tutaj narożny salon szary, w którym to w pewnym okresie panowie zbierali się i palili cygara. W narożniku znajduje się zegar z pracowni Karla Schweitzera w Monachium z 1885 roku. Zegar, który pokazuje minuty, godziny, dni tygodnia, fazy księżyca, znaki zodiaku, no i wygrywa melodię i jest czynny do dnia dzisiejszego. W muzeum znajduje się w tej chwili ponad 70 różnego rodzaju zegarów, w tym zegar wieżowy. To wędrujemy dalej. A w tej chwili jesteśmy w tak zwanym przedpokoju myśliwskim. Książęta pszczyńscy uwielbiali polować. W czasie swoich eskapad zwiedzili wszystkie kontynenty i przywozili z nich trofea. Tutaj zaledwie drobna namiastka trofeów, które zresztą towarzyszą nam we wszystkich pomieszczeniach zamku, również w gabinecie pracy księcia, do którego w tej chwili wchodzimy. I to ten gabinet, tak? To jest gabinet właśnie pracy księcia, kiedyś nazywany komnatą z tajnym przejściem. Dlatego, że tutaj, ponieważ mury są bardzo grube, w otworze okiennym grubość murów sięga 2 metrów. I właśnie w grubości murów wykuto kręcone schody tajnego przejścia, które prowadzą w dół do gabinetu cesarza. I wyjście jest na tarasy, jeszcze w dół do piwnic i stamtąd korytarzykiem pod powierzchnią tarasu prowadzi tunel w kierunku tak zwanego domu kawalerów, który w czasach księcia zajmowali nieżonaci urzędnicy właśnie księcia. W którym miejscu się wchodzi? Po prawej stronie widać ostatnia kwatera w boazerii. Gdy się przyjrzeć, widać dziurkę od klucza. Tak. Prześwituje, tak, ja to widzę. Mógł bez asysty wszechobecnej służby opuścić salon i udać się na parter i na tarasy. Dalej wędrujemy po zamku. Wejdziemy teraz do sypialni księcia. Bardzo skromne wyposażenie. Właśnie. Książę nosił się po wojskowemu i wydaje się, że to wyposażenie mu wystarczyło. Ciekawostką jest tapeta na ścianie, tapeta papierowa, licząca sobie ponad 100 lat. Jedna z dwóch, która zachowała się w zamku pszczyńskim. W sypialni księcia wchodzimy do apartamentu księżnej Daisy. Co dość wydawałoby się oczywiste. No tu już nieco bardziej bogatszy wystrój. Księżna Daisy lubiła wschodnie klimaty, jasne kolory i dlatego właśnie w tej tonacji jej apartament jest utrzymany. Te wnętrza nie są normalnie udostępniane zwiedzających ze względu na ich kameralność i bardzo małe pomieszczenia oraz korytarzyk, który jest tak wąski, że nie wszyscy byliby w stanie ze zwiedzających przejść przez niego. Dlatego tym bardziej mogą Państwo pooglądać na naszej radiowej stronie www.radio.katowice.pl te pomieszczenia, których normalnie zobaczyć nie można. Panie dyrektorze, tutaj obok salonu księżnej Daisy jest też pomieszczenie, które nie było wtedy na porządku dziennym, czyli łazienka. Łazienka rzeczywiście w czasach Hansa Heinricha XI
zwanego Fatrem, ojca właśnie ostatniego księcia Pszczyńskiego, no łazienki no właściwie nie istniały. Którędy przechodzimy, tym wąskim korytarzykiem? Jeszcze nie. Jeszcze nie, zanim do niego dojdziemy. W tej chwili do sypialni księżnej. Teraz sypialnia. Sypialnia księżnej, wymalowane ściany na biało, pokryte złoconą dekoracją w stylu neorokoka i częściowo kratki regencyjnej. Tutaj księżna wypoczywała, tutaj spała. Tu księżna odpoczywała, a teraz wędrujemy dalej. No i przed nami... Niewielki buduar, niewielkie pomieszczenie owalne, oczywiście utrzymane w stylu całego apartamentu, czyli białe kolory złocone, a specjalnie do tego wnętrza sprowadzono z miśni żyrandol porcelanowy, widać dwa skrzyżowane miecze niebieskie, to właśnie sygnatura miśni. Do kompletu należą jeszcze kinkiety wiszące na ścianę. A czasy Daisy pamięta umywalka, dyskretnie ukryta za boazerią w ścianie. Zobaczymy. Ach, tutaj. No przepięknie. Już wtedy było to powszechne wśród bogatych osób. A Hochbergowie bardzo lubili nowinki techniczne. Świetnie to wygląda, naprawdę. Tak jakby przed chwilą skończyła myć ręce. Rzeczywiście w Zamku Pszczyńskim jakby czas się zatrzymał w czasach Hochbergów. Odtworzyliśmy wnętrza i na podstawie fotografii wykonanych około roku 1915 i okazało się wtedy, że w zamku zachowało się około 80% autentycznego wyposażenia, co spowodowało, że wchodząc do wnętrz ma się wrażenie, że właśnie przed chwilą Państwo opuścili te wnętrze. Proszę prowadzić dalej, panie dyrektorze. No jesteśmy we wspomnianej łazience. Jest łazienka, ściany, również posadzka wyłożone są wielobarwnymi marmurami. Łazienka z wanną wpuszczaną właśnie w posadzkę z ciepłą i zimną wodą. A regulacja dopływu wody odbywała się dyskretnie z wąskiego korytarzyka, do którego prowadzą przesuwane i przeszklone drzwi. Chodziło o to, żeby służba nie przeszkadzała pani w jej codziennej toalecie. I to przed nami ten wąski korytarzyk teraz, panie dyrektorze. On jest bardzo wąski, także słusznej postawy mężczyzna miałby kłopoty z przyciśnięciem się właśnie na zewnątrz. Dlatego tutaj tylko panie sprawowały służbę. Do ciekawostek tego wnętrza należy również toaleta z wkładem firmy Kosmos. No a wydawałoby się, że to po prostu fotel. Miejsce wygodne. Niezwykle piękne, mimo że o takiej funkcji. Ile lat ma ta toaleta? Ta toaleta liczy sobie w tej chwili około 120 lat. Proszę bardzo. I teraz spróbujemy się przecisnąć. Tak? Próbuję. No rzeczywiście tu dość wąsko. Proszę. A i tu widzę ten kurek do wody ukryty za drzwiami, żeby nalać pani do wanny. I teraz przez moment czujemy się jak służba księżnej Daisy.